Na dzień 27 września wywieziono z Kłodzka policzonych śmieci na poziomie 600 ton, które trafiły na instalację do ścinawki. Tam mamy limit do 800 ton. W tej chwili gromadzone są śmieci w dwóch wyznaczonych miejscach na terenie miasta Kłodzka, na nieruchomościach, które są oddalone od najbliższych zabudowań ludzkich. Te śmieci są tam permanentnie wywożone przez ciężki sprzęt. W dniu wczorajszym otrzymałem informację od pana wojewody, że został poszerzony limit przyjęcia na instalację w miejscowości Rusko w okolicach Strzegomia i będziemy teraz wywozić już te śmieci na tą instalację do Ruska, też ze względu na to, że kolejne gminy też zaczynają się już sprzątać, m.in. Lądek w Stronie, jak i również gmina wiejska Kłodzko. No i tutaj na instalacji w ścinawce jest problem logistyczny ze względu na to, że tam jest tylko jedna rampa wyładowcza i jedna waga. W Rusku mamy takich wag 5 i takich ramp wyładowczych 5, więc dlatego tam zaczniemy wozić w tym momencie te śmieci, ale w pierwszej kolejności usuwamy je z miasta, ze skupisk ludzkich, żeby je jak najszybciej wywieźć, zmagazynować je wstępnie na tych dwóch lokalizacjach, o których wcześniej mówiłem i dopiero później z tamtych lokalizacji będą one wyjeżdżały na instalację do Ruska. Szacowane jest, że łącznie wyjedzie z Kłodzka około 1400 ton śmieci popowodziowych.